22 marca w piątek witam Was drodzy i serdecznie pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowiczach. Dziś bardzo cieszę się, dlatego że po raz pierwszy w tym roku mogę Was pozdrawiać z ogrodu parafialnego. Świeci słońce, jest ciepło, towcia wygrzewa się w grządce. Także wszyscy Was dzisiaj serdecznie pozdrawiamy, ale bardzo cieszę się, że znów mogę dzielić się z Wami Bożym Słowem, które jest wyznaczone na dziś w przewodniku z Biblią na co dzień. I tak w Psalmie 102, w wersecie 26 te słowa znajdujemy. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. Zaś drugi fragment biblijny pochodzi z listu apostoła Pawła do Kolosan, gdzie w pierwszym rozdziale, 16 wersecie, tak czytamy. W Chrystusie zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. I tak pomyślałem, że oba nasze dzisiejsze wersety można bardzo krótko podsumować. Bóg jest Stwórcą wszystkiego. I rzeczywiście Boże Słowo od początku mówi nam o Bogu jako Bogu Stwórcy. Nieraz wersety biblijne zachwalają nas i wychwalają Boże stworzenie, ale tak pomyślałem też, że nasze dzisiejsze wersety są swego rodzaju przypomnieniem. Bo chyba jako ludzie też od czasu do czasu potrzebujemy tego przypomnienia i zrozumienia, że wszystko jest dziełem rąk Bożym. Nie tylko człowiek, ukoronowanie stworzenia, ale wszystko. Ziemia, powietrze, woda. Wszystko to, co widzimy, wszystko to, czego dotykamy, ale też, jak czytamy, rzeczy niewidzialne. Łatwiej nam jest rozeznać te rzeczy widzialne i dlatego bardzo zachęcam, by pamiętać, że poruszamy się w Bożym stworzeniu. Warto więc myśleć o tym Bożym stworzeniu i warto o te Boże stworzenie dbać, dlatego że wtedy tak naprawdę dotykamy części Boga. Ale też, jak mówi nam dzisiaj list do Kolosan, w Chrystusie stworzone są rzeczy widzialne i niewidzialne. I właśnie w tym czasie, w którym będziemy wkraczać, w czas Wielkiego Tygodnia, wkraczamy w to, co może dla nas nie do końca zrozumiałe, co nie do końca jest widzialne, bo przecież kiedy Chrystus powie wykonało się, to czy jesteśmy w pełni zrozumieć to, co wykonało się, jak wykonało się? To wszystko jest swego rodzaju tajemnicą, ale najważniejsze jest to, że kiedy dotrzemy do zmartwychwstania, wszystko to na nowo ożywa i staje się dla nas tym, co widzialne, bo widzialny jest Bóg, który żyje. Widzialny jest Bóg, który działa. Widzialny jest Bóg, który udziela łask. Widzialny jest ten Bóg, który mnie i Ciebie zaprasza, by wędrować Jego drogą. Dlatego, drodzy, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Was i zachęcam, by kroczyć poprzez to, co widzialne, ale by kroczyć też za tym, co przygotował dla nas Bóg, do miejsca, które jest naszym domem. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i zapraszam. Wpadnijcie kiedyś na kawę. Do zobaczenia.